Witajcie kochani w kolejnym nagraniu z mojej szuflady, Piotr Witek się kłania. W dzisiejszym odcinku zapraszam Was na demonstrację funkcji Face ID, a właściwie jej konfigurowania przez osobę niewidomą z użyciem czytnika VoiceOver. Miałem nie nagrywać tego filmu, wzbraniałem się, choć kilkoro z Was o to prosiło, głównie dlatego, że jest to technologia bądź co bądź stara, bo już ma tam z 5 lat na rynku. Ale nie wiem, czy to kwestia tego, że w ostatnim czasie wiele osób spośród Was przesiada się ze starszych modeli iPhone na nowsze właśnie. Wcześniej korzystaliście z Touch ID, teraz korzystać będziecie z Face ID. Albo rozważacie ten aspekt, albo to kwestia nowego iOS 15.4, który wprowadza kwestię rozpoznawania twarzy w maseczce i okularach, ale te pytania zaczęły się mnożyć, więc stwierdziłem, że okej, to jednak nagram, pokażę krótko i szybko, bo tak naprawdę nie ma tu za bardzo co pokazywać. Zaczniemy więc od tego, że przechodzimy do ustawień. Ustawienia. Mamy ustawienia i ekran, tak naprawdę teraz pierwsza rzecz. Face ID i kod. Tak się nazywa ta funkcja. Aktywujemy ją i musimy teraz wprowadzić kod. Więc ja go wprowadzam i zaraz do Was wracam. OK, kod wprowadzony, więc możemy teraz zajrzeć, co my tu mamy. Face ID i kod. Mamy tutaj wszystkie te rzeczy, które znacie z iPhone'ów z czytnikiem Touch ID. Odblokowywanie iPhone'a. Wyłączone. Odblokowywanie iPhone'a i tak dalej, i tak dalej. Te wszystkie funkcje w tym momencie są nieaktywne, bo ja wyzerowałem moje ustawienia Face ID po to, aby zademonstrować Wam, jak to się konfiguruje w momencie, gdy uruchamiamy telefon na czysto. Oczywiście w momencie, gdy będziecie konfigurować Waszego iPhone'a z Face ID przy pierwszym uruchomieniu, zostaniecie poproszeni o właśnie aktywację tej funkcji Face ID. Możecie ją albo zaktywować od razu na etapie konfiguracji, albo anulować ten etap i wrócić do niego później właśnie z poziomu ustawień, tak jak ja to robię w tym momencie. iPhone może rozpoznawać unika. Skonfiguruj Face ID. Przycisk. Skonfiguruj Face ID. Stukamy w ten przycisk, bo ten przycisk Zaznaczone. Aktywuje funkcję Anuluj. Właśnie kalibracji, przycisk. Rozpoznawania czy ustawiania, pobierania miarki z naszej twarzy. Cały czas VoiceOver i system nas informują, co mamy robić. Animacja wolno obracającej się głowy z twarzą skierowaną na zewnątrz. Jak skonfigurować Face ID? Najpierw umieść twarz w kadrze, następnie wykonaj kolisty ruch głową, aby pokazać twarz pod wszystkimi kątami. Jak to zrobić? Jeśli jesteście osobą niewidomą od dziecka, macie problem z tym, jak ustawić Wasz iPhone względem Waszej twarzy, proponuję tutaj uruchomić sobie wcześniej aplikację Aparat, przełączyć na widok przedniej kamery, tak jakbyście chcieli sobie selfiaczka machnąć, i wtedy VoiceOver powie Wam, gdzie widzi Waszą twarz. Jeśli nauczycie się mniej więcej trzymać tak telefon, żeby być w środku kadru, odległość mniej więcej 25-30 do 50 cm od twarzy, wtedy będziecie wiedzieć, jak trzymać urządzenie w momencie konfiguracji. Generalnie twarz powinna być skierowana właśnie w stronę urządzenia i ta odległość około 30 cm od twarzy powinien znajdować się Wasz iPhone. Zaczynamy. Gdy już przycisk. To wszystko wiemy, klikamy w przycisk Zaczynamy. Generalnie będę odwracał twarz, robił takie kółko, jak gdyby brodą zataczając kółko, zgodnie z ruchem wskazówek zegara albo na odwrót, to już nie ma żadnego znaczenia. Najpierw umieść twarz, skieruj aparat na uniesie iPhone'a nieco wyżej. Głowa ustawiona prawidłowo, rozpoczynam pierwsze skanowanie. 25 ukończone, 38 ukończone. Ręce, głową, w tym momencie robię kółeczko, zrobiliśmy 100%. I co teraz nam tu? Gdy używasz, używaj Face ID z maseczką. iPhone. Używaj Face ID z maseczką. Nagłówek. Używaj Face ID z maseczką. Od iOS 15.4 mamy taką możliwość. Wcześniej od razu wykonywaliśmy drugi skan twarzy, tak jak dwukrotnie skanowaliśmy palec. Teraz pyta nas iPhone. Face ID działa najlepiej w trybie rozpoznawania całej twarzy. Gdy używasz Face ID z założoną maseczką, iPhone dokonuje uwierzchnienia, analizując okolice Twoich oczu. I czy my chcemy takie coś? Ja zakładam, że chcemy, chociaż pandemia, mam nadzieję, już odchodzi. Tutaj możemy konfigurować bez maseczki, gdybyśmy chcieli anulować. Nie używaj Face ID z maseczką, funkcję możesz skonfigurować później w ustawieniach. Przycisk. To mamy taką możliwość, ale tutaj i tak będziemy musieli wykonać drugi skan, więc ja wybieram, że poproszę Face ID z maseczką. No i w tym momencie już po prostu umieszczam iPhone'a niżej. I kręcimy znowu głową, robię kółeczko, proszę bardzo, 100% ukończone.
Jak drugie skanowanie Face ID? Drugie było skanowanie. Tutaj fokus ucieka, bo to iOS 15. O, na pasek statusu. Dobra. Funkcja Face ID jest skonfigurowana. Przycisk gotowy. Co jeszcze potrzebujemy wiedzieć? Face ID i VoiceOver. Bardzo ważna rzecz. Słuchajcie komunikatu. Funkcja Face ID została skonfigurowana do weryfikowania Twojej tożsamości, ale nie do uwierzchniania przez patrzenie na iPhone. Możesz to zmienić w ustawieniach Face ID i kod. Możesz to zmienić w ustawieniach. Jak się to ustawienie nazywa? Już Wam pokazuję. Inne iPhone może rozpoznawać komunik. Skonfiguruj inny wygląd. Face ID nie tylko stale uczy się. Face ID z maseczką. Dodaj okulary. Face ID działa najlepiej w trybie. Wyzeruj Face ID. Przycisk. Uwaga. Nagłówek. Uwaga. Face ID wymaga uwagi. Wyłączone. Face ID wymaga uwagi. To jest właśnie to patrzenie na telefon. Dlaczego to jest tak ważne i dlaczego pojawia się ten komunikat? W momencie, gdy konfigurujecie Face ID z włączonym VoiceOver, ta funkcja automatycznie się wyłącza. Dlaczego? Bo ona wymaga właśnie patrzenia na urządzenie, a nie każda osoba niewidoma potrafi tego dokonać. Ja straciłem wzrok jakiś czas temu i gdy mam włączoną tą funkcję, najczęściej bez problemu patrzę na telefon i go odblokowuję. Czasami jednak muszę się na tym skupić, czyli muszę to zrobić świadomie. A dokładnie muszę, mówiąc tak kolokwialnie, obciąć iPhone'a wzrokiem, czyli jak spojrzę na niego, a on od razu mnie nie rozpozna, czyli według niego nie patrzę centralnie na kamerę, kieruję wzrok z dołu do góry iPhone'a i z powrotem obcinam go wzrokiem i w pewnym momencie on po prostu, gdy ja wykonuję ten ruch obcięcia go wzrokiem, rozpoznaje, że na niego patrzę i odblokowuje się. Ale tak działa to w warunkach izolowanych w domu. Gdy jestem na zewnątrz, idę z psem, jestem na ulicy, nie wiem, w pociągu, to nie działa tak swobodnie, bo w momencie, gdy korzystacie z Face ID, z wyłączoną tą funkcją, wystarczy tak naprawdę aktywować ekran, czy to nacisnąć przycisk z boku, czy dotknąć ekranu, odwrócić twarz w stronę telefonu i telefon się odblokowuje. Nie robimy tutaj nic świadomie. Działa to szybko, a w momencie, gdy macie tę funkcję uwagi włączoną, to niestety musicie robić to bardzo świadomie i uważnie. To jest jeden ogromny minus. Drugi ogromny minus to kwestia bezpieczeństwa. Po prostu, gdy mamy tą funkcję wyłączoną, to tak naprawdę nawet w cudzysłowie na spaniu, gdybyśmy spali, ktoś może zbliżyć telefon do naszej twarzy i telefon się odblokuje, bo pozna nas, a my nie będziemy na niego patrzeć i to jest największy minus, czyli kwestia bezpieczeństwa. Sami musicie ocenić, czy warto, czy nie warto. Ja ani nie zachęcam, ani nie odradzam, bo to jest kwestia bardzo indywidualną. Tutaj jeszcze teraz zwrócę Waszą uwagę na kilka kwestii. To wiemy, że się nagrywa ekran. Przejdę tylko na początek, żeby Wam pokazać po pierwsze, że tak. Pierwsze, wszystkie te funkcje odblokowywania, potwierdzania zakupów zostały aktywowane. Co więcej, inne aplikacje się tutaj pojawiły. Mam tutaj 7 aplikacji. Są to aplikacje m.in. bankowe, tam chyba Allegro, czy Zoom, WhatsApp wykorzystują też Face ID, pewnie tak samo jak Touch ID, więc one też tutaj się pojawiają. Mamy już kwestię jeszcze jedną, właśnie innego wyglądu, czyli jeśli chcielibyśmy, aby naszego urządzenia mogła używać wygodnie inna osoba, nasz partner, członek rodziny, tutaj możemy dodać widok innej twarzy, dokładnie tak samo jak mieliśmy z Touch ID 5 palców. Tutaj możemy mieć dwie twarze. Face ID nie tylko stale uczy się. Face ID z maseczką. Face ID z maseczką, to już wiecie. Jeszcze kwestia dodaj okulary. To jest też nowa rzecz, która pojawiła się w iOSie 15.4. Ja tutaj się bardzo podjarałem, bo jestem osobą, która nosi ciemne okulary i mówię super, to ten drugi widok sobie skonfiguruję w okularach, a tu co? Sami zobaczcie, odpalam tą aplikację, znaczy przycisk i co ta funkcja tutaj... Face ID rozpoznaje Twoją twarz w maseczce najlepiej, gdy skonfigurujesz tę funkcję dla każdej pary często noszonych okularów. Nie mogą to być jednak okulary przeciwsłoneczne. Nie mogą to być okulary przeciwsłoneczne, więc słuchajcie, umarł w butach. Już w tym momencie nie mogę sobie skonfigurować takiego widoku, ale ten widok podstawowy, który wykonuje skan w okularach, działa bez problemu, czyli ja teraz wykonałem jeden skan bez okularów w maseczce, zaraz wykonam drugi bez maseczki w okularach i będę korzystał z tych dwóch widoków i telefon będzie mi się
odblokowywał w cudzysłowie od strzała. Tyle z mojej strony. Działanie tej funkcji jest mega proste i konfigurowanie tak samo. Gdybyście mimo to mieli jakieś pytania lub wątpliwości, no to śmiało piszcie w komentarzach lub na mojego maila. Zapraszam Was oczywiście do subskrybowania tego kanału, jeśli chcecie otrzymywać informacje, powiadomienia o nowościach. A na dzisiaj to już wszystko. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Kłaniam się nisko. Piotr Witek.